Witam wszystkich rodziców i osoby oglądające u progu świąt Bożego Narodzenia. Bardzo lubimy atmosferę przygotowań do świąt, a zwłaszcza moment przedstawień jasełkowych, na których spotykamy się dzisiaj, niestety online. Wigilia to szczególny dzień oczekiwania. Wyjątkowy wieczór, kiedy jesteśmy nie tylko odświetnie ubrani, przygotowujemy się przede wszystkim duchowo na cud narodzin Zbawiciela. Dziękujemy bardzo wszystkim zaangażowanym w przygotowania oraz przedszkolakom za taką namiastkę tych niesamowitych świąt podczas przedstawień jasełkowych. Drodzy rodzice, na ten czas świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam, żebyście przede wszystkim celebrowali narodziny Jezusa Chrystusa i cieszyli się tą szczególną atmosferą miłości. Wszystkiego dobrego dla Was i dla Waszych rodzin. Wesołych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. Zapisałem. To następne. Ja jestem. Ja.
Józef i Maryja musieli pojechać do Betlejem, bo stamtąd pochodziła rodzina Józefa. Do Betlejem było bardzo daleko. Maryja, nie mogąc iść już na własnych siłach, na grzbiecie osiołka podróż tę spędziła. Kiedy do Betlejem dotarli o zmroku, osiołek już nie mógł zrobić nawet kroku. Maryja i Józef też odpocząć chcieli, tylko kto im teraz noclegu udzieli. Szukał Józef wszędzie i pytał każdego, lecz nigdzie nie było pokoju wolnego. Dotarli za miastem do starej gospody, gdzie osiołek mógł się napić trochę wody. Gospodarz im mówi: Józef się ucieszył, pięknie podziękował i wstające miejsce dla nich przygotował. Zmęczona Maryja usiadła na sianie, z Józefem się chwilę pomodliła, po czym syna urodziła. Niedaleko stajenki pastuszkowie spali, zmęczeni, bo owce wypasali.
nagle krzyczą. Zobaczcie, pasterze, co to ja widzę, nawet sam nie wierzę. Zobaczyli jasną gwiazdkę na Betlejem, lecz nie mogli wiedzieć, że tam się coś dzieje. Ciemne niebo całe blaskiem pojaśniało i anioła postać zobaczyli całą. On przemówił. Pasterze, czego się boicie? Pan miesza narodził mały Jezus. Pan spawicie. Nadeszła się chwila oczekiwania. Idzie do Betlejem, by przewidać Pana. Pasterze anielskiej rady posłuchali, bez chwili namysłu w drogę się udali. Leżało niebowlę w pieluszce na sianie. Tylko taki Józef mógł zrobić posłanie. Uklękli pasterze przy świętej rodzinie i pokłon Jezusowi złożyli. Tamte pierwsze dzieciąteczko chce zostanie z nami. Przeniosę ci koszyk z jabłuszkami. Przyniosę świeżo upieczony, żebyś Jezu nie był głodny, dzisiaj urodzony. A ode mnie masz malutku śmietankę w garnuszku, bo cię wielbi, bo cię kocha małe me serduszko. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając o świecie dzieciąteczku maliże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a oddawali swe ukłony w pokorze, tobie serca owocnego oborze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a aby oddać pokłon, do stajenki przybyli również trzej królowie – Kacper, Melchior i Baltazar. Gdy Józef ich zobaczył, znów był zdziwiony, że i oni składają dary i pokłony. Jeden podszedł bliżej
i powiedział: oto dla wielkiego króla ja przyniosłem złoto. Ja ci przyniosłem ci wodne i pachnące. Wyciął ci dziecię wodę na środku ledzą. Potem się modlili, głowy pochylali, za ten dar dla świata Bogu dziękowali. I my wszyscy cieszymy się z narodzin Pana Jezusa. I dzień Jego narodzin obchodzimy bardzo uroczyście. Śpiewamy kolędy, dzielimy się opłatkiem. Składamy sobie życzenia i czekamy na świętego Mikołaja. Idziemy do kościoła, pokłonić się Panu Jezusowi, tak jak królowie i pastuszkowie. Dziękujemy Bogu, że dał nam swojego Syna, aby zbawił świat.